głos nadziei na każdy dzień. Pragnienie czegoś lepszego. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 9. Pierwszym krokiem w kierunku zbawienia jest nasza odpowiedź na przyciągającą miłość Chrystusa. Każdy człowiek, wszędzie, oprócz tych, którzy już tego doświadczyli lub być może odrzucili Boga, zostaje doprowadzony do konfrontacji z Bogiem. Jezus powiedział, że Duch Święty przekona świat o grzechu. Ewangelia Jana 16:8. Nie powiedział, że dotyczy to tylko członków Kościoła. Nie przekona jedynie kilku ludzi, ale cały świat. Powiedział nam o swoim Ojcu: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ewangelia Jana 6:44. Sam Jezus jest też w to zaangażowany. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Ewangelia Jana 12:32. Trzy potężne istoty bóstwa pociągają każdego człowieka, aby spojrzał na rzeczywistość czasu i wieczności i podjął decyzję. Czy pragniesz czegoś lepszego niż tego, co jest ci znane? Jeśli tak, to Bóg wzbudza takie pragnienie. Czy jesteś gotów to uznać, czy nie? Czy zechcesz to zaakceptować, czy nie? To czyni Bóg. On cię przyciąga. To On przyciąga do siebie twoje serce, życie, myśli. Pragnienia nie da się zaspokoić jedynie przez religijność. Istnieje duża różnica pomiędzy byciem religijnym a byciem uduchowionym. Istnieje różnica pomiędzy znajomością zasad a znajomością Pana. Pomiędzy praktykowaniem wielu form, zabawianiem się grą o nazwie Kościół, a prawdziwą znajomością Boga może istnieć wielka przepaść. Pewnej nocy mój telefon zaczął dzwonić o godzinie 2:00. Poczłapałem do przedpokoju, gdzie stał aparat i usłyszałem po drugiej stronie linii kobiecy głos. Powiedziała: czy może mi pastor pomóc? Jakiego rodzaju pomocy oczekuje pani o tej porze? Zapytałem. Muszę znaleźć Boga. Czy zna pastor Boga? Czy potraficie przez chwilę zastanowić się nad odpowiedziami, jakich mógłbym udzielić? Jestem kaznodzieją. Nie, czy zna pastor Boga? Studiowałem język grecki. Nie, czy zna pastor Boga? Święcę sobotę i oddaję dziesięcinę. Czy zna pastor Boga? Oto dzisiaj pytanie dla każdego człowieka. Czy znasz Boga? Czy znasz Go osobiście? To jest twoją największą potrzebą. Maurice Wendel.